Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 45. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Katarzyna Dobbor i Martyna Kupczyk. Finał sezonu Nasz Nowy Dom. Martyna Kupczyk zdradza, kiedy z Katarzyną Dobbor znów ruszą w Polskę. A także piłka nożna. Polska-Chile to ostatni test naszych orłów przed mundialem. A także wywiad Katarzyna Dąbrowska. A także na żywo gala jubileuszowa 70 lat Telewizji Polskiej. A także M jak miłość. Czy nowa niania zepsuje związek Anety i Olka? A także na wspólnej. Tomasz ratuje Darię przed wypadkiem. Tak wygląda dzisiejsza okładka. Teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek o tym się mówi. Szlachetna paczka 2022. Ruszajmy bliźnim na pomoc. Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Wiosna, w ramach której od 2001 roku dla osób ubogich, chorych lub w trudnej sytuacji przygotowywane są paczki zawierające najbardziej potrzebne im produkty. Każdy może się do niej włączyć. Już 12 listopada nastąpi otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Tego dnia poznamy poruszające historie potrzebujących, którym można pomóc w tym roku. Od tego momentu każdy z nas może wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, by wybrać rodzinę, której los trafił do naszych serc. Co ważne, darczyńcą może zostać każdy. Świadomość, że wsparło się kogoś w potrzebie, jest bezcenna. Tym bardziej, że oferowane wsparcie jest dobierane niezwykle starannie. Tegoroczne pospolite ruszenie poprzedza bowiem wielotygodniowa praca wolontariuszy Stowarzyszenia Wiosna, którzy odwiedzają rodziny samotnych seniorów, osoby chore czy poszkodowane w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pandemii lub wojny. Poznają ich, nawiązują więź, uważnie wysłuchują i określają najpilniejsze potrzeby. W końcu spisują szczegółowe historie, które trafiają do internetowej bazy Szlachetnej Paczki, gdzie możemy je poznać. Wybierając tych, którym zechcemy pomóc, okazujemy im serce i wsparcie w dramatycznych sytuacjach, w których się znaleźli, skutek nieprzewidywalnych kolei losów. Tradycyjnie przedświąteczną akcję wspierają gwiazdy ekranu sportu czy estrady. W tym roku do grona jej ambasadorów dołączyli m.in. Iga Świątek, Andrzej Bargiel, Krzysztof Bielicki, Kinga Baranowska, Joanna Kulik, Karolina Gorczyca, Mateusz Janicki oraz reprezentacje Polski w piłce nożnej mężczyzn i kobiet. Jednak pomóc może każdy z nas. W ubiegłorocznej edycji jedną paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych i rodziny, dużo łatwiej jest kompletować potrzebne dary oraz podzielić się z tymi, którzy mają w życiu trudniej. Co istotne, obdarowani dostają dużo więcej niż materialne prezenty. Czują się zauważeni i otrzymują nadzieję na zmianę swojego życia. Zebrane podczas tej edycji paczki trafią do rodzin 10 i 11 grudnia podczas tak zwanego Weekendu Cudów. Teraz gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia i TheOffice.pl 2. Niezborni pracownicy Kropliczanki oraz dwójka koprezesów powracają z kolejną dawką biurowych wojenek i satyry na polskie przywary. Premiera drugiego sezonu serialu odbyła się 4 listopada w Kanal Plus Online, a od 18 listopada komediowa produkcja będzie dostępna na Kanal Plus Premium. Teraz Hell's Kitchen, piekielna kuchnia, za drugim podejściem. W środę 2 listopada poznaliśmy zwycięzcę 7 edycji polsatowskiego Hell's Kitchen, piekielna kuchnia. Został nim Jarek Jajo Gruda. Zdobył 100 tysięcy złotych, staż w jednej z restauracji piekielnego szefa Mateusza Desslera i wprowadzenie popisowego dania do menu lokalu. Co ciekawe, nie był to dla Jarka pierwszy raz w tym programie. 27-letni laureat przed laty brał udział w eliminacjach do kuchennego show. Dostał się, jednak zrezygnował z udziału. Musiałem jeszcze dojrzeć, wyznał szczerze. A teraz Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, zwycięska para. Finał 13 edycji tanecznego show Polsatu decyzją widzów wygrali Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. W ostatniej tanecznej bitwie prezenterka, znana widzom m.in. jako współprowadząca reality show Farma i tancerz, ujęli jurorów oraz telewidzów jive'em, swingiem oraz pokazem freestyle. Niestety po odebraniu kryształowej kuli zwyciężczyni skryła się za kulisami i nie chciała rozmawiać z prasą. Ja się do tego nie nadaję, tłumaczyła. Tymczasem dla wielbicieli tańca z gwiazdami mamy dobrą wiadomość. Jesienią przyszłego roku zobaczymy jego kolejną edycję i poznamy nowe gwiazdy gotowe do tanecznych zmagań na parkiecie. Czas teraz na hity, seriale i wśród tego tygodniowych propozycji nowość Dr. Death. Christopher Dunch pracuje w szpitalu w Dallas. Na sali operacyjnej dwoje jego pacjentów zostaje okaleczonych, a trzeci umiera. Zaniepokojeni lekarze Henderson i Kirby chcą sprawdzić, co za tym się kryje. Premiera tego serialu we wtorek, 15 listopada o 22 w AXN.
I jeszcze Świat według kiepskich, ostatni odcinek. W Dniu Wszystkich Świętych Fertka prześladuje tajemniczy głos. Zofia odnajduje szczelinę w czasoprzestrzeni, przez którą kiepski będzie mógł się przedostać w zaświaty. Tam ostatni raz spotyka się ze zmarłymi członkami rodziny. Ostatni odcinek Świata według kiepskich premiera w środę 16 listopada o 22.10 w Polsacie. Teraz czas na hity w sieci i wśród tegotygodniowych propozycji Erini. Wbrew tytułowi serial nie został oparty tylko na jednej powieści Marka Krajewskiego opisującej zmagania komisarza Edwarda Popielskiego ze złem czającym się w przedwojennym Lwowie. Wielbiciele prozy pisarza znajdą tu wydarzenia zarówno z Erini, jak i z Liczb Charona, Rzek Hadesu i Otchłani Mroku. Popielskiego spotykamy w momencie, gdy wyrzucony z policji duma nad tym, co powinien zrobić ze swoim życiem. Póki co, jedynie dla zarobku udziela korepetycji niezbyt lotnym gimnazjalistom, nudząc się przy tym śmiertelnie. Tymczasem przed lwowską policją staje nie lada wyzwanie. Dochodzi do dwóch brutalnych morderstw, a przy ciałach zabitych kobiet funkcjonariusze znajdują hebrajskie inskrypcje. Prowadzący śledztwo, wierny druh Popielskiego Wilhelm Zaremba, chce, by Edward pomógł mu rozwiązać zagadkę. Ale on ma też inne zlecenie. Dawna uczennica Renata Sperling prosi go o pomoc w odnalezieniu chlebodawczyni. Rola głównych Marcin Dorociński, Wiktoria Gorodeckaja, Erika Karkuszewska i Wojciech Metzfaldowski. I cały sezon tego serialu dostępny jest w TVP VOD. Kolejna z propozycji to Od Zera. Serial oparty na wspomnieniach aktorki Tembi Lack opowiada o młodej Amerykance, która wyruszyła do Włoch, by tam studiować sztukę. Jej ojciec prawnik nie jest zachwycony tym wyborem. Wolałby, by córka poszła w jego ślady, ale w jeszcze większą złość wpada, gdy okazuje się, iż dwóch przystojnych Włochów, którzy próbują zdobyć serce Amy, ta wybiera uboższego, niepewnego swojej przyszłości. Ale przecież w miłości nie ma kalkulacji. Rola głównych Zoe Saldana, Eugenio Massandrea, Danielle Deadweiler, Faride Benassai i Judith Scott. I cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Akademia Dobra i Zła. Dawno, dawno temu dwaj bracia założyli Akademię Dobra i Zła. Wysoko wykwalifikowana kadra prowadziła tu zajęcia w dwóch szkołach. Jednej specjalizującej się w nauce pozytywnych bohaterów, drugiej negatywnych. W końcu na świecie dla zachowania równowagi potrzebni są i tacy. Pewnego dnia do Akademii trafiają przyjaciółki od serca, słodka i delikatna blondynka Sophie oraz czarnowłosa zbuntowana Agatha, którą mieszkańcy okolicy nazywają wiedźmą. Gdy Agatha ląduje w szkole dobra, a Sophie w szkole zła, obie są przekonane, że zaszła pomyłka. Wkrótce dociera też do nich, że uczniowie z Akademii Dobra są próżni, puści i niezbyt empatyczni. Czyżby ktoś postanowił zburzyć odwieczną równowagę sił i wzniecić chaos? Świetna na długie jesienne wieczory baśń dla widzów w każdym wieku. Dla głównych Sophia N. Caruso, Sophia Weil, Charlize Theron, Lawrence Fishburne, Michelle Yeoh i Kerry Washington. I ten film dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Czarne motyle. Adrian jest pisarzem, którego opuściła wena. Gdy więc dostaje zlecenie z pisania wspomnień starszego mężczyzny, chętnie na to przystaje. Albert snuje opowieść o swoim życiu do Solange, a w jego historii pojawia się coraz więcej niepokojących elementów. W końcu Adrian orientuje się, że to co zapisuje to historia życia seryjnego mordercy, a Albert nie wybrał go na swojego biografa przez przypadek. Głównych Nicolas Duvachel, Nils Arestrap, Alize Costes, Liz Blaydi i Marie Denord. Cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Nie taka piękna, fascynujący dokument pokazujący wart $1 bln przemysł kosmetyczny. Filmowcy przyglądają się tej wciąż nieuregulowanej branży, prowadząc wnikliwe śledztwo, nie stroniąc przy tym od żartu. Wszystko po to, aby pokazać widzom ukryte zagrożenia związane z kosmetykami, a także artykułami do pielęgnacji. Wskazują jednocześnie na bezpieczne, niedrogie i alternatywne zamienniki codziennych produktów. I ten serial dostępny jest w HBO Max. Jeszcze jedna z propozycji – Potomkowie. Dokumentalistka Margaret Brown wraca do rodzinnej miejscowości Mobile w stanie Alabama, by opowiedzieć historię ostatniego amerykańskiego statku, który przewiózł afrykańskich niewolników do USA.
Szkuner Koltida został odkryty w 2019 roku. Potomkowie ocalałych ze statku do dziś mieszkają w Africa Town. Film przedstawia poruszający obraz tej społeczności, która aktywnie walczy o zachowanie swojego dziedzictwa oraz bada, jak sprawiedliwość funkcjonuje w dzisiejszych czasach. I ten film dostępny jest na Netflixie. W ramach produkcji dostępnych w sieci będę przeglądał magazyn Netfilm. Czas na kolejne premiery i temat z tej okładki The Crown 5. Po śmierci Elżbiety II ten sezon serialu będziemy oglądać zupełnie nowymi emocjami. Również dlatego, że akcja wkracza w niezwykle burzliwy okres dla rodziny królewskiej. W piątym sezonie ponownie zmieniają się aktorzy grający główne role. Królową Elżbietę gra teraz Imelda Staunton, księcia Filipa Jonathan Pryce, księcia Karola Dominic West, księżnę Dianę Elizabeth Debicki. Akcja rozpoczyna się na początku lat 90. Zbliża się 40. rocznica koronacji królowej, co skłania ją do refleksji nad jej rządami. Na świecie wrze upadek ZSRR, nadchodzące przekazanie władzy nad Hongkongiem Chinom sygnalizują poważne zmiany w międzynarodowym porządku i stawiają monarchię przed nowymi wyzwaniami. Niemniej burzliwie dzieje się w rodzinie królewskiej. Karol chce się rozwieść z Dianą, co doprowadza do konstytucyjnego kryzysu monarchii. Prasa rozdmuchuje każdy skandal, a Diana udziela kontrowersyjnego wywiadu i wikła w romans z Dodim Alfa 1, Khalid Abdallah. Fani Lady Di z niecierpliwością czekają na to, jak zagra ją Elizabeth Debicki. Tym bardziej, że zdjęcia z planu zachwycają. Australijska aktorka dzięki charakteryzacji i stylizacji łudząco przypomina Dianę. W tej serii pokazane zostaną jej ostatnie wakacje, które spędziła z Dodim na jego luksusowym jachcie, w którym towarzyszyli im jej synowie William, Rufus Campa i Harry, Will Powell. Ale nowy sezon jeszcze przed premierą wywołał skandal jednym z wątków politycznych. Chodzi o rzekomy spisek, jaki uknął książę Karol przeciwko matce. Chciałby królowa abdykowała i oddała mu tron, a swoje plany konsultował podobno z ówczesnym premierem Johnem Majorem, Johnny Lee Miller. Te informacje oburzyły rodzinę królewską i Majora, którego rzecznik nazwał je wymysłami scenarzystów. Po odejściu królowej z szacunku dla niej na krótki czas przerwano zdjęcia do szóstej, ostatniej już serii. Jej śmierć podobno nie zmieni planów scenarzystów, którzy chcą zakończyć akcję serialu na długo przed pojawieniem się w rodzinie królewskiej Meghan Markle. W rolach głównych Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce i Dominic West. I piąty sezon tego serialu dostępny będzie od 9 listopada na Netflixie. Kolejna z propozycji to Winchesterowie. Dean Winchester od zawsze chciał poznać przeszłość swoich rodziców, Jana i Mary. W serialu będący spin-offem kultowego Nie z tego świata, starszy syn Winchesterów cofa się wspomnieniami do lat 70. To właśnie wtedy w miasteczku Lawrence zaczęła się niezwykła historia jego rodziny. Po powrocie z wojny w Wietnamie John Winchester dowiedział się o zaginięciu ojca. W tym samym czasie z podobną traumą mierzyła się Mary Campbell. Wspólny lęk o bliskich oraz mroczne sekrety Lawrence dały początek walki dobra ze złem, polowaniu na duchy i wielkiej miłości Johna i Mary. Mało brakowało, a głównymi postaciami w tym spin-offie wcale nie byliby John i Mary, a ich synowie Dean i Sam. Pomysłodawca serii Nie z tego świata Eric Kripke, twórca The Boys, długo upierał się, by żaden z braci nie był łowcą duchów. Miał być nim samotny reporter. Producentem Winchesterów tymczasem nie jest kto inny, jak twórca roli Dina, Jensen Ackles, wraz ze swoją żoną. W rolach głównych Meg Donnelly, Drake Roger, Jojo Fuentes, Jill McKinney, Bianca Kailish. I ten serial dostępny jest HBO Max. Kolejna z premier to Zagubiona Kula 2. Śmierć Harasa sprawia, że Lino i Julia przejmują dowodzenie i tworzą nową jednostkę do spraw narkotyków. Żądny zemsty Lino, który dopiero co oczyścił się z zarzutów o zabójstwo, zapowiada, iż nie spocznie, dopóki nie znajdzie morderców brata. Genialny konstruktor wzmocni samochodów do taranowania jest przekonany, że za śmiercią Harasa stoją jego skorumpowani koledzy po fachu, z którymi sam miał do czynienia. Lino podkręca więc kolejny pojazd i wyrusza w pościg za sprawiedliwością. Film jest kontynuacją hitu z 2020 roku, który tylko w ciągu pierwszego miesiąca od premiery obejrzało ponad 37 milionów widzów na całym świecie. Dla głównych Alban Lenoir, Diego Martin i Steffi Selma. I ten film dostępny będzie od 10 listopada na Netflixie. Kolejna z premier to 1899, serial twórców Dark. Rok 1899, statek z Europy płynie do Nowego Jorku. Na pokładzie znajdują się pasażerowie z różnych krajów, których łączy nadzieja na znalezienie lepszego życia w nowym świecie.
gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają na inny statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do Ziemi Obiecanej w koszmarną łamigłówkę. Okazuje się, że skupiają się w niej tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów. W serialu zagrała międzynarodowa obsada, w której znalazł się m.in. Maciej Musiał. Producenci zdecydowali, by wszyscy mówili w swoich ojczystych językach. W ramach głównych Anton Lesser, Emily Beham i Honorine Barnard. I ten serial dostępny będzie od 17 listopada na Netflixie. Kolejna z premier to The English. Rok 1890. Angielska arystokratka Cornelia Luck przybywa na zachód, szukając zemsty na mężczyźnie, którego uważa za winnego śmierci jej syna. Na miejscu los stawia na jej drodze Eliego Whipa, byłego zwiadowcę kawalerii i członka plemienia Panuisów. Razem wyruszają do miasteczka Hoxem w stanie Wyoming, odkrywając po drodze mroczną stronę zachodu. Reżyserem miniserii jest Hugo Blick, który w 2014 roku napisał i wyreżyserował serial BBC Uczciwa Kobieta. Produkcja z Maggie Gyllenhaal zdobyła m.in. Złoty Glob. Dla głównych The English występują zaś Emily Blunt, Lato do miłości, Diabeł ubiera się u Prady oraz Chaske Spencer, Wolverine i Banshee. Dla głównych Emily Blunt, Chaske Spencer, Ralph Spall, Steven Rea i Toby Jones. I ten serial dostępny będzie od 11 listopada w Prime Video. Kolejna z premier to Czy to wystarczająco czarne? Scenarzysta i historyk Elvis Mitchell pokazuje, jak wielki wpływ na kino i szeroko rozumianą popkulturę mieli Afroamerykanie. Przez kilkadziesiąt pierwszych lat w Hollywood mogli grać jedynie służących lub przestępców. Hattie McDaniel, która jako pierwsza czarna osoba w historii dostała Oscara za drugoplanową rolę Amy, Przeminęło z wiatrem, nie pozwolono uczestniczyć w premierze i nie chciano nawet wpuścić na oscarową galę. Ostatecznie siedziała osobno przy maleńkim stoliku pod ścianą. Oscara za pierwszoplanową rolę przyznano dopiero 24 lata później Sydneyowi Poitier, Polne Lilie. Mitchell jednak szczególną uwagę poświęca latom 1968-1978, kiedy to nastąpiła eksplozja czarnoskórych talentów w amerykańskim showbiznesie. Wtedy swoje kariery rozwijali m.in. James Earl Jones, Cicely Tyson, Ossie Davis, Diana Ross i Pam Grier. W filmie o historii kina i swoich własnych doświadczeniach w Hollywood opowiadają m.in. Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Lawrence Fishburne i Zendaya. I ten film dostępny będzie od 11 listopada na Netflixie. Kolejna z propozycji to Enola Holmes 2. Podbudowana odniesionym sukcesem, o którym opowiadał pierwszy film Enola, Millie Bobby Brown prowadzi teraz własną agencję detektywistyczną, ale na każdym kroku napotyka trudności, bo nikt nie traktuje jej poważnie. Zrezygnowana ma już zamknąć interes, zjawia się u niej pracownica fabryki zapałek. Kobieta nie ma pieniędzy, ale ma dla niej zlecenie. Prosi o odnalezienie jej zaginionej siostry. Enola w trakcie pracy trafi do nowego, niebezpiecznego świata. Rozpocznie wędrówkę od ponurych londyńskich fabryk i kolorowych sal muzycznych po społeczne elity i samą Baker Street 221B. Enola odkryje śmiertelny spisek i sama sobie z nim nie poradzi. Na pomoc będzie musiała wezwać Sherlocka, Henry Cavill i wiernych przyjaciół. Okaże się, że sprawa, którą prowadzi, jest powiązana z tym, z czym obecnie zajmuje się jej starszy i bardziej doświadczony brat. I tu mamy dobrą wiadomość dla fanów Cavilla. W tym filmie będą mieli okazję częściej oglądać swojego ulubieńca. Szefom Netflixa udało się bowiem dogadać ze spadkobiercami AC Doyle'a, którym nie podobało się wykorzystanie postaci detektywa w serialu. Dla głównych mieli Bobby Brown, Henry Cavill i Helena Bonham Carter. I ten film dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to My Policeman. Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści Bethan Roberts, zainspirowanej romansem pisarza E.M. Pastera i jego przyjaciela Baba Buckinghama. Rozgrywająca się w latach 50. XX wieku historia policjanta Toma Harry Styles, który ma romans z kustoszem muzeum Patrickiem, David Dawson. Oficjalnie jest mężem uroczej Marion, Emma Corrin, z którą ożenił się przymuszony przez swoją matkę. Teraz staje się obiektem rywalizacji żony i kochanka. Pierwsza oferuje mu przykładne, respektowane przez społeczeństwo życie, drugi daje mu namiętność, której brakuje mu w małżeństwie. Starsze wcielenia trójki bohaterów zagrali Linus Roach, Tam, Rupert Everett i Gina McKee. Dla głównych Harry Styles, Emma Corrin, Rupert Everett i Linus Roach. Ten film dostępny jest w Prime Video.
Kolejna z propozycji to Turbulencje 4A. To już pożegnanie z serialem. Akcja tego sezonu ma się rozgrywać 2 lata po brutalnym morderstwie Grace Athena Carcanis, które wywróciło do góry nogami życie Stone'ów. Zdruzgotany Ben, Josh Dallas, nadal opłakuje swoją żonę i szuka porwanej córki Adam, Paisley Herrera. Kela Melissa Raxburg musi sama opiekować się pasażerami, co jest prawie niemożliwe, ponieważ każdy ich ruch jest teraz monitorowany przez rząd. Zbliża się data śmierci, pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Tajemniczy człowiek przybywa z paczką dla Kala, Ty Doran, której zawartość zmienia wszystko, co pasażerowie wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Tymczasem Kal, którego nie było przez jeden dzień, zdążył się postarzeć o kilka lat. Chłopak zmaga się także z poczuciem winy, czuje, że ojciec obwinia go o to, co stało się z Grace. Czwarty sezon Turbulencji będzie składał się z 20 odcinków, które zostaną zaprezentowane w 2 częściach. Premiera pierwszej odbędzie się 4 listopada. Data emisji drugiej nie została jeszcze podana. Główny Josh Dallas, Melissa Raxburg i Ty Doran. I pierwsze 10 odcinków czwartego sezonu tego serialu dostępne są na Netflixie. Kolejna z propozycji to Wybrzeże Moskitów 2. Po rocznej przerwie powraca serial na podstawie powieści Paula Theroux z jego bratankiem Justinem w roli głównej. Po tym jak ledwo udało mu się uciec z Meksyku, Foxowie zapuszczają się głęboko w gwatemalską dżunglę. Tam chcą spotkać się ze starą przyjaciółką, która zarządza społecznością uchodźców. Schronienie nie jest jednak do końca bezpieczne, bo rodzina zostaje uwikłana w konflikt między potomkami lokalnego barona narkotykowego Ellie Theroux i Margo. Melissa George. Kłócą się o to, czy zostać w dżungli, czy ruszać dalej. Wszystko wskazuje na to, że jeśli nie dojdą do porozumienia, ich rodzina rozpadnie się na zawsze. Dla głównych Justin Theroux, Melissa George i Logan Polish. I ten serial dostępny jest w Apple TV+. Kolejna z premier to Wulkan Miłości. Historia Katie i Morrisa Kraftów jest dowodem na to, że pasja i miłość są silniejsze niż strach przed żywiołem. Kraftowie bowiem kochali równie mocno siebie, jak i wulkany. Przez blisko 25 lat małżeństwo francuskich naukowców eksplorowało wulkany na całym świecie. Kraftowie obserwowali i dokumentowali erupcje wulkanów od Włoch przez Islandię i Indonezję aż po Nową Zelandię, pokazując jak nieprzewidywalne mogą być wulkany i jak ważna jest ewakuacja mieszkającej w pobliżu ludności. Ich niezwykłą pasję i niezwykłe życie przerwało tragiczne zdarzenie z 1991 roku. Podczas badania wulkanu na górze Unzen w Japonii doszło bowiem do erupcji, w której Katia i Morris zginęli. Wyjątkowy film dokumentalny National Geographic stworzony przez Sarę Dose zawiera materiały z archiwum prywatnego Kraftów, które jest nieocenionym źródłem wiedzy o świecie przyrody. Ten film dostępny będzie od 11 listopada na Disney+. Kolejna z premier to Śnięty Mikołaj. Tim Allen powraca do roli, jaką zagrał w 1994 roku. Potem powstały jeszcze 2 filmy z cyklu. Scotta Calvina, który pracował jako Święty Mikołaj. Jego bohater po 30 latach w zawodzie zauważa, że ludzie przywiązują mniejszą wagę do świąt Bożego Narodzenia. On sam też czuje, że jego magia słabnie, a ponieważ zbliżają się jego 65. urodziny, postanawia przejść na emeryturę. Wierzy, że kiedy będzie miał więcej wolnego czasu, będzie lepszym ojcem i mężem. Przedtem musi jednak znaleźć godnego kandydata na swojego następcę. Scott po raz pierwszy od wielu lat musi na dłużej opuścić biegun północny i wyruszyć na poszukiwanie kogoś, komu z czystym sumieniem powierzy swoje obowiązki. Dla głównych Tim Allen, Ashlyn Rowan i Isabella Bennett. I ten serial dostępny będzie od 16 listopada na Disney+. Kolejna z premier to Mammals. Nagrodzony gwiazdką Michelin, szef kuchni Jamie Buckingham dowiaduje się szokującej prawdy na temat swojej ciężarnej żony Amandine. Dobre małżeństwo to najbardziej magiczna rzecz. W świecie 8 miliardów znalazłeś kogoś, kto rozpala twoje ciało i duszę. To pozwala ci się rozwijać. Nigdy nie będziesz uprawiać seksu z nikim innym. Przenigdy, a potem umrzesz i będziesz martwy na zawsze. Tymi słowami serial zachwala jeden z jego producentów, Jess Butterworth. A produkcja jest o tyle niezwykła, że w roli Jamie'ego obsadzono gospodarza programu The Late Late Show, zdobywcę nagrody Emmy i BAFTA Jamesa Cordena. Obok niego na ekranie pojawia się też nominowana do Oscara i BAFTA Sally Hawkins, Kształt Wody i Paddington, Emilia Fryling, Rodzina Borgiu, Colin Morgan, Przygody Merlina, Henry Lloyd Hughes, Obsesja Eve i Samuel Anderson, Another Life. Reżyserem 6-odcinkowego serialu jest Stephanie Lining, stworzona do miłości Physical.
A współtwórcami poza Butterworldem jest także Corden i James Richardson. Dla głównych James Corden, Milia Kryling, Colin Morgan i Sally Hawkins. I ten serial dostępny będzie od 11 listopada w Prime Video. Kolejna z premier to Mythic Quest 3. Po tym jak Ian Grimm i Papi Lee oznajmili Davidowi Brittlesby, że odchodzą z firmy i tym samym z Mythic Quest, wszystko wydawało się idealnie zaplanowane. Założenie własnego studia game devu Grimm Pap miało być spełnieniem marzeń Iana i Papi. Okazuje się jednak, że marzenia jedno, a praca na swoim to zupełnie co innego. Grimm i Lee nie tylko do końca nie mogą się porozumieć w kwestii produkcji gier, ale przewrotny los sprawia, że przygotowując dodatek do Mythic Quest, znów muszą kooperować z dawnym pracodawcą. I tym razem to Papi zamierza wszystkim sterować, a i Ian, ani David nie znoszą tego najlepiej. W głównych rolach ponownie zobaczymy znanego z Witamy Wrexham, Jana oraz Charlotte McDowell jako Papi. W produkcję nowego sezonu zaangażowane są największe firmy game devu: Ubisoft, Lionsgate i 3 Arts Entertainment. Dla głównych Rob McElhenney, Charlotte McDowell i Ashley Burke. I trzeci sezon tego serialu dostępny będzie od 11 listopada w Apple TV+. Kolejna z propozycji to Most. Po powrocie z Afganistanu młoda amerykańska żołnierka Lindsay próbuje poradzić sobie z traumą, jakiej doświadczyła na froncie, a także ze zmianami, jakie dokonały się w jej osobistym życiu w Nowym Orleanie. Okazuje się, że leczenia wymagają nie tylko rany fizyczne, jakich Lindsay doznała w Afganistanie. W wyniku wybuchu bomby pułapki, na którą najechał samochód, którym podróżowała kobieta, została ranna w głowę, ale jeszcze poważniej pokiereszowana została jej psychika. Nieoczekiwanie lekarstwem okazuje się przyjaźń z dotknięty osobistą tragedią sąsiadem Jamesem. Rolę żołnierki zmagającej się ze skutkami udaru mózgu, a przede wszystkim PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, czyli zespół stresu pourazowego, wciela się Jennifer Lawrence, pamiętnik pozytywnego myślenia z jej oscarową rolą Igrzyska Śmierci. Lipsa gra Brian Tyree Henry, Atlanta. Reżyserią zajęła się Lila Neugebauer, Room 104 i Sprzątaczka, zaś autorami scenariusza są Otessa Moshfegh, Luke Goebel i Elizabeth Sanders. W produkcję zaangażowana jest także założona przez Lawrence wytwórnia Excellent Devour. Dla głównych Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry i Linda Emmond. I ten film dostępny jest w Apple TV+. Kolejna z premier to Osobliwość. Czy mieszkająca w małej wiosce 11-letnia Anna O'Donnell rzeczywiście może żyć bez jedzenia i picia? Kiedy w 1862 roku nastolatka zaczyna drastyczny post i wbrew temu, co wszyscy sądzą, nie umiera, jej losem interesuje się angielska pielęgniarka Lip Wright. Pa! Cud jedzenia i niepicia ściąga do wioski także tłumy pielgrzymów i wiernych, którzy uznają nastoletnią Annę za świętą. Są jednak i tacy, którzy uważają, że dziewczynka po prostu kłamie lub została opętana przez siły nieczyste. Film jest adaptacją książki Emmy Donahue, inspirowanej zjawiskiem z epoki wiktoriańskiej tak zwanych psotnych dziewcząt. Dla głównych Florence Pugh, Sam Burke i Keila Lord Cassidy. I ten film dostępny będzie od 16 listopada na Netflixie. Kolejna z premier to Już nie żyjesz 3. Trzeci sezon będzie pożegnaniem z przyjaciółkami Jen, Christina Applegate i Judy Linda Cardellini. Jego produkcję najpierw wstrzymała pandemia, a potem diagnoza, jaką lekarze postawili Christine Applegate. Aktorka dowiedziała się, że choruje na stwardnienie rozsiane, a twórcy serialu dali jej czas, by mogła sobie z tą informacją poradzić i podjąć odpowiednie leczenie. To dziwna podróż, ale otrzymałam wsparcie od osób, które znam i które cierpią na tę samą chorobę. To trudna droga, ale jak wszyscy wiemy, droga biegnie dalej, chyba że jakiś palant ją zablokuje, napisała na Twitterze. W ostatnim odcinku poprzedniej serii pijany Ben James Marsden wjechał w auto, w którym znajdowały się Jen i Judy. Okaże się, że obie kobiety przeżyją, choć będą mocno poturbowane i znajdą się w szpitalu. Przeżyje także Ben, który, jak zapowiedziała twórczyni serialu Liz Feldman, wyruszy w ważną życiową podróż. Ponadto wróci również do roli Steve'a, zmarłego brata bliźniaka Bena, co prawdopodobnie oznacza retrospekcję. Więcej czasu dostaną także m.in. serialowe dzieci Jen, Charlie, Sam McCarthy i Henry, Luke Rosler. Dla głównych Christina Applegate, Linda Cardellini i James Marsden. I trzeci sezon tego serialu dostępny będzie od 17 listopada na Netflixie. I na koniec jeszcze jedna premiera, Skazana 2. W drugim sezonie serialu sędzia Alicja Mazur będzie musiała podjąć trudną decyzję, która zaważy na jej życiu na wolności.
Po tym, jak w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Alicja Mazur, Agata Kulesza, udowodniła, że za jej uwięzieniem i niesłusznym oskarżeniem o zabójstwo stał jej mąż Paweł Witkowski i Michał Czernecki, kobieta jest pewna uniewinnienia, wraca za kraty, ale wierzy, że lada moment wyjdzie na wolność. Tymczasem jej córka Hanka, Martyna Byczkowska, wbrew radom Serafina, Bartłomiej Topa, przyjaciela rodziny i adwokata w jednym, chce się przyznać do postrzelenia ojczyma. Czy Alicja weźmie winę na siebie i zostanie w więzieniu bratować Hanie? W więzieniu dochodzi do zmiany kadry kierowniczej. Dworak, Tomasz Szuchart, zostaje zdegradowany, jest teraz zwykłym klawiszem. Jego miejsce zajmuje Hepner, Adam Woronowicz. Nowy szef wydaje się niezwykle przyjaźnie nastawiony do więźniarek, jedynie Alicja podejrzewa, że to tylko maska. I potwierdza to sam aktor, który tak mówi o granej przez siebie postaci. Z czasem wychodzi na to, że jest to osoba, która robi bardzo dużo złego, chce zachować pewne pozory, ale tworzy z tego miejsca swój prywatny folwark. Wykorzystuje sytuację tych kobiet w bezwzględny sposób. Choć niewątpliwie to Agata Kulesza jest gwiazdą serialu, sympatię widzów przebojem zdobyła Aleksandra Adamska, grająca Patty. Aktorka opowiedziała trochę o tym, co czeka jej bohaterkę w nowych odcinkach. Przede wszystkim w więzieniu odwiedzi ją jej ukochany Krystian, Konrad Eleryk. A ona zacznie marzyć o ślubie. Niestety popsują się jej relacje z Alicją, bo Patty będzie bardzo zazdrosna o jej córkę Hanie, a Luta była jej. Była jej mamą, przyjaciółką, powierniczką i nagle uwaga Alicji przenosi się na córkę, co jest zupełnie naturalne, ale Patty nie jest w stanie tego zrozumieć, zaczyna być zazdrosna, nie radzi sobie z emocjami, nie lubi tej Hani, mówi. W rolach głównych Agata Kulesza, Aleksandra Adamska, Bartłomiej Topa, Tomasz Szuchart i Adam Woronowicz. I drugi sezon tego serialu dostępny będzie od 15 listopada w Playerze. To był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery Sekrety ptasich migracji. Zmieniające się pory roku wyznaczają harmonogram corocznych wypraw skrzydlatych podróżników. Szybujące ponad naszymi głowami ptaki narażone są jednak na coraz więcej niebezpieczeństw. Premiera tego programu w sobotę 12 listopada o 16 w Planet Plus. Kolejna z premier to Ratując żyrafy. Kulisy powstania współczesnej Arki. 8 żyraf utknęło na odciętej przez powódź wyspie. Jedyną szansą na ratunek okazała się budowa niezwykłego środka transportu. Premiera tego programu w niedzielę 13 listopada o 14 na National Geographic Wild. Kolejna z premier to Kto zabił Michaela Jacksona? Próby wyjaśnienia okoliczności śmierci króla popu. Śledztwo koncentruje się na osobach, które przyczyniły się do nadużywania substancji psychoaktywnych przez artystę. Premiera tego programu w poniedziałek 14 listopada o 19.50 w WP. Kolejna z premier to Wyprawa na dno. Dzieje bursztynowej komnaty. Skarb padł łupem nazistów i zaginął. Na nowy trop w tej sprawie naprowadziło badaczy odkrycie wraku statku przewożącego sekretny ładunek. Premiera tego programu w środę 16 listopada o 22 na National Geographic. Jeszcze jedna z premier, Polak potrafi, losy poszukiwaczy szczęścia poza ojczyzną. Widzowie poznają Annę i Adama, którzy zamieszkali w Meksyku. Zajmują się wytwarzaniem oraz importowaniem rękodzieła do Polski. Premiera tego programu w piątek 11 listopada o 20 w Zoom TV. Czas teraz na sobotę i kolejną premierę i program, o którym przed chwilą wspominałem, czyli Sekrety ptasich migracji. Liczy się solidarność. Pod koniec lata miliardy ptaków opuszczają północne rejony i wyruszają w podróż w stronę bardziej gościnnych, czyli cieplejszych krain. Dokument w reżyserii Thierry'ego Ragoberta opowiada o tym fascynującym zjawisku naturalnym, zdradzając przy tym mnóstwo ciekawostek. Migracja ptaków sprawia, że co roku wiosną i jesienią częściej patrzymy w niebo. Obecnie jest jednak zagrożona z powodu działalności człowieka. Na szczęście tysiące wolontariuszy pomaga ptakom, zapewniając im pożywienie i schronienie. Tworzą niezwykły łańcuch międzynarodowej solidarności, aby bociany, jaskółki czy żurawie mogły bezpiecznie się przemieszczać. Premiera tego programu w sobotę 12 listopada o 16 w Planet Plus. Teraz czas na niedzielę i niezapomniane programy 70 lat TVP. Podróż przez 7 dekad. Dobry wieczór, mili telewidzowie. Telewizja rozpoczęła swój próbny program. To słowa wypowiedziane przez Marię Rosę Krzyżanowską. 25 października 1952 roku w tym czasie w Polsce były zaledwie 24 odbiorniki. Tak zaczęła się przygoda z telewizją, która trwa już 70 lat. Jest to doskonała okazja do wspomnień. I tak od początku na początek Apollo z Belak. Adam Hanuszkiewicz był jednym z pierwszych twórców teatralnych,
którzy dostrzegli potencjał telewizji, już w 1957 roku wystawił na małym ekranie pierwszą sztukę Apollo z Belak. Była kolejną, a przy tym jedną z pierwszych zarejestrowanych wówczas spektakle emitowano na żywo. Na scenie partnerowała mu Halina Jędrusik. Teleecho, 1956 rok. W pierwszym polskiej telewizji talk show pojawiali się tylko wyjątkowi goście. W ciągu 25 lat istnienia programu Irena Dziewic przepytała 12 tysięcy gości na zdjęciu z Jerzym Janickim, twórcą m.in. słuchowiska Matysiakowie. Wielka gra. Ponad 40 lat Polacy śledzili zmagania uczestników teleturnieju, w którym trzeba było wykazać się specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny. Pierwszym prowadzącym był Ryszard Serafinowicz. Od 1975 do 2006 roku teleturniej prowadziła niezapomniana Stanisława Ryster. W Starym Kinie, 1967 rok. W każdą niedzielę przy obiedzie oglądaliśmy program prezentujący bogaty dorobek przedwojennych filmowców. Przed projekcją Stanisław Janicki opowiadał ciekawostki związane z realizacją danego dzieła, a także o występujących w nim gwiazdach. Program przetrwał aż do roku 1999. Teatr Kobra, 1956 rok. Dzisiaj w ofercie każdej stacji telewizyjnej są seriale kryminalne. Przed laty taką funkcję pełniły nadawane w czwartki spektakle Teatru Kobra. W 1984 roku premierę miała kultowa dziś Selekcja z Henrykiem Palarem w roli Vittorio Maty. Studio 2, 1974 rok. Ten program był naszym oknem na świat, pokazywany w wolne soboty. Początkowo były one bardzo rzadko, od 1975 roku raz w miesiącu. Przyciągał przed telewizory miliony widzów. Prowadzili go m.in. Bożena Walter i dziennikarz sportowy Tomasz Hopfer. ABBA, 1976 rok. Któż się nie wzruszył, patrząc, jak czwórka Szwedów schodzi bardzo ostrożnie ze zbudowanych w studiu na ulicy Boronicza 6-metrowych schodów przy dźwiękach piosenki Dancing Queen. Zespół wykonał też przedpremierowo hity takie jak No Me, No You i Money, 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 które znalazły się na ich wkrótce wydanym albumie. Sonda, 1977 rok. Pierwszy popularno-naukowy cykl prowadzony przez dziennikarza Zdzisława Krzemińskiego i Andrzeja Kurka, absolwenta fizyki. Początkowo program miał się nazywać Przygoda z nauką. Ostatecznie wygrała Sonda. Obaj prowadzący zginęli w wypadku samochodowym pod Raciborzem w 1989 roku. Właśnie leci Kabarecik, 1974 rok. Autorski program Olgi Lipińskiej był przeciwwagą do otaczającej Polaków byle jakości. Zdarzało się, że przerywano zdjęcia, bo operatorzy kamer nie wytrzymywali ze śmiechu. Na ekranie królowali pan Piotruś, Piotr Kolumczewski, panna Basieńka, Barbara Wrzesińska, pan Janeczek, Jan Kubuszewski oraz groźny, woźny turecki Janusz Gajos. Sensacje XX wieku, 1983 rok. Pomysłodawcą i prowadzącym ten popularny cykl był Bogusław Wołoszański, który udowodnił, że historia jest ciekawsza od niejednego kryminału. W jednym z odcinków opowiedział o sekretach Stalina. Zagrał go Krzysztof Globisz. A gala jubileuszowa 70 lat telewizji polskiej w niedzielę 13 listopada o 17.15 w TVP1. Koniec jeszcze czwartek i temat z okładki, finał sezonu Nasz Nowy Dom, Martyna Kupczyk. Zobaczyć uśmiech bohaterów. Projektuje wnętrza remontowanych domów uczestników programu od 10 lat. Kiedy to zleciało, zastanawia się nasza rozmówczyni. Z Katarzyną Dowbor i Przemysławem Oślakiem, kierownikiem ekipy budowlanej, tworzą zgrany zespół. A finał sezonu programu Nasz Nowy Dom w czwartek 17 listopada o 20.05 w Polsacie. Kolejny tydzień listopada i kolejne finały programów, tym razem finał sezonu programu Nasz Nowy Dom. To już finał 19 sezonu tego programu, a wydawało się, że nie tak dawno się zaczęło i rzeczywiście szybko zleciało. Nie wiem, ile dokładnie tych domów zostało wyremontowanych, ale chyba gdzieś ponad 200, niedługo się będzie chyba zbliżało do 300 wyremontowanych domów. No i już niedługo 20 sezon, to by pomyślał, że to tyle będzie trwało, no ale nadal wiele rodzin jest w potrzebie, więc Polsat kontynuuje ten program, bo ten program jest programem z misją, a poza tym widzowie bardzo lubią go oglądać. Lubią Katarzynę Dowbor, architektów, ale również te ekipy, które remontują te domy pod wodzą Przemka Oślaka i Wiesława Nowobilskiego. No i właśnie tę sympatię mógł Wiesław Nowobilski właśnie zauważyć w Tańcu z Gwiazdami, bo dzięki widzom, którzy lubią ten program, czyli Nasz Nowy Dom, dotarł aż do półfinału. Wspominam o Tańcu z Gwiazdami, no to warto powiedzieć, kto zwyciężył. Choć mówiłem już o tym w telewizji, no ale warto też powiedzieć i tutaj, że zwyciężyli Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. I tutaj właśnie to, co napisano w Teletygodniu, że Ilona Krawczyńska po wygranej nie udzieliła żadnego wywiadu. Co wiele portali relacjonują Taniec z Gwiazdami, piszą artykuły co tydzień o parach, kto tam odpadł, kto lepiej zatańczył, kto gorzej.
No, żeby nie udzielić wywiadu, że będzie to zapamiętane jej na pewno i że kiedyś, jak pojawi się gdzieś na jakiejś uroczystości, to na złość będą opublikowane mniej korzystne jej zdjęcia, skoro teraz nie chciała zapozować i udzielić wywiadu po wygranej w tym programie. Oprócz tego finał programu Hell's Kitchen i zwyciężył Jarek Gruda, który kiedyś już zgłosił się do tego programu, no jednak nie był na to gotowy. Teraz wydaje się, że chyba tak, skoro Mateusz Gessler docenił jego pracę i ogłosił, że to on został najlepszym kucharzem tej edycji. A co do samej edycji, już mówiłem w telewizji, że nie była ona aż tak bardzo piekielna jak lata wcześniej, kiedy to Wojciech Modest Amaro był szefem kuchni, który oczywiście wyklinał wszystkich, rzucał talerzami, chociaż tutaj też rzucanie było, ale jednak ta edycja była jakaś taka bardziej grzeczna. Może ta kolejna, jeżeli powstanie, będzie bardziej piekielna. Oprócz tego finał programu Twoja twarz brzmi znajomo zwyciężyła Kasia Wilk, która wcieliła się w finałowym odcinku w Adele i zaśpiewała piosenkę Hello. No jednak nie wszyscy zgadzają się z tym werdyktem, no bo lepiej według widzów zaśpiewał Janusz Radek, który wcielił się w Montserrat Caballé. Ale jednak widzowie w tym programie w ogóle nie mają wpływu na to, jak punkty są przydzielane, bo nie ma głosowania, to jurorzy przyznają punkty, a w tym finałowym odcinku w sumie nie wiadomo, jakie są zasady, na jakiej zasadzie jest przyznawana ta złota, srebrna, brązowa i żelazna maska. Nie wiadomo tego do końca i widzowie podejrzewają spisek, że to po prostu od początku było ustawione, bo Kasia Wilk od tak praktycznie połowy edycji była bardzo faworyzowana, nawet za występy, które nie do końca były aż tak bardzo dobre, więc można było się spodziewać, że to ona zwycięży w tym programie. Sam też to przewidywałem i rzeczywiście tak się stało. I pozostając jeszcze przy programie Twoja twarz brzmi znajomo, powstanie 18. edycja tego programu i jednym z uczestników będzie zwykły widz, który do tej pory oglądał ten program. Można się zgłosić, jest prowadzony casting, który potrwa do 15 grudnia. Można wysłać swoje zgłoszenie, trzeba tam spełnić jakieś wymogi i będzie można wystąpić w tym programie. Jestem tylko ciekaw, czy ten zwykły uczestnik będzie w ogóle miał jakiekolwiek szanse u jurorów w porównaniu z tymi, którzy już pracują gdzieś w teatrze, w filmie czy w serialach. No oczywiście czas pokaże, ale jest to chyba taki ukłon do tego, co może nas czekać jesienią, bo może wreszcie Polsat zdecyduje się wprowadzić do swojej ramówki program Starstruck, w którym występują zwykli uczestnicy, a zasady tego programu są mniej więcej takie same jak Twoja twarz brzmi znajoma. I oprócz tego jeszcze będzie wielka gala z okazji 70-lecia TVP. Mówiłem chyba 2 tygodnie temu, że Telewizja Polska nic nie przygotowała na tę okrągłą rocznicę, no jednak się myliłem, tylko po prostu zostało to odsunięte trochę w czasie, że nie 25 października, kiedy to wyemitowano pierwszy program telewizyjny w 1952 roku, tylko zdecydowano się to zrobić chyba 2 tygodnie później, to w niedzielę. Będzie gala, na której będzie można zobaczyć wykonawców, a także dawnych wykonawców, którzy już nie żyją, w postaci jakichś hologramów z tego, co czytałem, więc to może być ciekawe. No i oczywiście będzie przypomnienie tych najciekawszych, najpopularniejszych programów, które były emitowane przez tych ostatnich 70 lat na antenach TVP. Jeżeli mówię jeszcze o finałach, no to warto wspomnieć o ostatnim odcinku Świata według kiepskich. O dość późnej porze zostanie wyemitowany, bo 22.10, wydaje mi się, że ten serial dawniej leciał trochę wcześniej, ale to jest chyba związane z tym, że teraz po godzinie 20 są puszczane różne filmy i dlatego tak późno ten Świat według kiepskich, ale dobrze, że nie tak jak w poprzednim sezonie, że o 2-3 w nocy, więc ostatni odcinek tego serialu, który od 1999 roku był emitowany. W tamtym roku zapowiedziano, że nie będą realizowane już nowe odcinki, jednak jeszcze jeden z sezonów nie został wyemitowany. No i właśnie ten ostatni odcinek zostanie wyemitowany w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o jakieś premiery, no to próżno szukać jakichkolwiek już, no ale to już jest prawie połowa listopada, więc zbliżamy się coraz bardziej do świąt. Zresztą już to w telewizji widać, bo ledwie skończyła się uroczystość Wszystkich Świętych. No to już pojawiły się świąteczne reklamy, różne sieci komórkowe próbują nam cisnąć jakieś oferty świąteczne, a im dalej w las, tym więcej tych reklam będzie się już pojawiać. Zaczynają się pojawiać w sklepach już świąteczne dekoracje, więc tak jak w tej piosence z reklamy Coca-Coli, coraz bliżej święta i tak rzeczywiście będzie. Jeszcze liczę na to, że może przed świętami jeszcze coś będzie miało swoją premierę. Oczywiście warto jeszcze wspomnieć o premierach na platformach streamingowych. No największą, najbardziej wyczekiwaną przez wielu pewnie jest 5. sezon serialu The Crown, który już w tym tygodniu będzie miał swoją premierę. No i też serial 1899. To może być ciekawy serial, już od dawna był zapowiadany. Widziałem trailer.
Więc wydaje mi się, że to może być ciekawy serial, choć na początku wydawało mi się, że to serial nie dla mnie, bo to taki serial thriller, ja nie wiem, nigdy nie byłem fanem takiego gatunku, ale odkąd zacząłem oglądać Squid Game i inne tego typu seriale, no to jakoś się do nich przekonałem, więc 1899 też może być ciekawy. Oprócz tego cała masa innych premier, praktycznie z każdego gatunku można coś znaleźć i w kolejnych tygodniach będą się pojawiać jeszcze inne propozycje, więc jest w czym wybierać, więc na szczęście są platformy streamingowe, bo w telewizji prawie wszystko już się pokończyło, może jeszcze dwa albo trzy programy nie miały swojego finału i nie do końca listopada też się skończą, więc pozostaną nam tylko platformy streamingowe, żeby nie zwariować w tych świątecznych reklamach i w tych świątecznych filmach, które też lada moment będą się pojawiać. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.